No cześć, witajmy w moim odcinku. Dzisiaj z gry symulatora maszyna. Pokażę wam, jak sterować lokomotywą Trax. Najpierw sobie uruchamiamy kierunek jazdy naprzód. Klawisz D. Załączamy baterię. Klawisz J. Taki kluczek tutaj widzimy. Czubak. Czubak. Uruchomiły się nam lampki sygnalizacyjne SHP. Należy pracować jak leży spacja. Czubak. Kto nie ma kursora myszy takiego, to klika AL. Teraz klikamy klawisz O. Musi się podnieść pantograf. Na razie się nie podniesie, bo jest on zablokowany. Teraz trzymamy to kilka sekund, gdzie podnosi tam pantograf. Pantograf nam się podniósł. Widzimy, jak już widzimy te Teraz zamykamy wyłącznik szybki, klawisz M, trzymamy go kilka sekund. Tutaj zobaczę, ja tutaj. Czekamy na automatyczne załączenie przedwolnicy i zwężarki. Załączamy radio, kontrol R. Teraz robimy hamulce na pozycję hamowanie i na luzowanie. Teraz tutaj czekamy. Aż luzuje się na hamulec nasz. A jak nie idzie trochę wyluzować, to używamy odluźniacza klawisz numer na klawisz 4 na klawiaturze numerycznej. Żeby odjechać, teraz trzymamy kilka sekund z tym żółtym przycisk. Do klawiszami 1 i 2 spuszczamy rolety. Ruszamy. Nasza lokomotywa odjeżdża. Słyszymy nasze te dźwięki. Nasza lokomotywa widzimy, jak wiemy, jak rusza. Krzesełko dla pomocnika. Takie, ale tam dla pomocnika i tam klawki na luze dokumenty, karteczka na dokumenty. Tutaj jest jakaś zeszyt na wyrzuty do luzu instrukcji lokomotywy. Tutaj jest takie, że się otwiera drzwi, tutaj jest coś, co trzeba zrobić. Zawisza AS, to jest zakrąg. Żeby zahamować, nastawnik jazdy na pozycję tam dosta. Mamy dół, musimy spuścić, żeby zahamować. To może tak ciężko hamuje, czyli na pozycję pod kątem 90 stopni hamuje się. Wiemy, jak nasza lokomotywa na razie hamować zacznie. Ale zahamowała nasza lokomotywa. To widzowie, więc zaraz widzimy się w kolejnym odcinku wkrótce.